Chorwacja, kraj, który coraz częściej wybierany jest jako miejsce urlopu Polaków. Kraj położony na południu Europy, nad ciepłym morzem. Jak to w południowych krajach, pogoda dopisuje praktycznie zawsze. Ale czy aby na pewno Chorwacja to same plusy? Chciałbym Wam pokazać trochę innego kawałka świata, jaki miałem okazję odwiedzić na motocyklu kilka dni temu. Chodzi oczywiście o Chorwację i kilka krajów z nim sąsiadujących. Chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat tego, czym jest Chorwacja, czego można się w niej spodziewać, ale również na temat samej wyprawy motocyklowej. Pomówię trochę o moich pomysłach na tę wyprawę, zanim jeszcze się wybrałem w podróż, powiem o rzeczach, jakie zabrałem i czy były mi potrzebne, oraz o tych, które nie zabrałem, a faktycznie były potrzebne. Jak znaleźć nocleg oraz gdzie jeść, żeby nie zbankrutować po prostu. Oczywiście na końcu powiem, ile mnie to wszystko kosztowało i dlaczego tyle, no bo mogło być mniej. No ale człowiek bez doświadczenia niekiedy podejmuje dziwne i kosztowne decyzje. Filmy te powstały z myślą o motocyklistach, ale jest w nich sporo informacji, które z pewnością pomogą w organizowaniu wyprawy do Chorwacji innymi pojazdami.